Witajcie, tym razem zapraszam do szybkiego testu nowego Samsunga Galaxy S23, a także wersji plus tego modelu. Na temat wyglądu, a także wykonania, powiem, że w tym roku Samsung stawia na nieco bardziej takie ekologiczne podejście do budowy całej rodziny urządzeń S23. To wynika z faktu, że materiały użyte do wykonania są tutaj w dużej części z recyklingu. Możemy zauważyć, że w kompaktowym Galaxy S23, a także S23 Plusie, tym razem zniknęła wystająca wyspa z obiektywami, która była zintegrowana z ramką na rzecz nieco wystających obiektywów. Uważ Uważam, że takie rozwiązanie przekłada się na wrażenie bardziej czystego, a przy tym prostego wyglądu. I to oczywiście może się podobać. Z pewnością bardzo urzekająca kwestia są to kompaktowe rozmiary obudowy, które spotykamy w bazowym Galaxy S23. Serio, to jak wygodnie trzyma się to urządzenie w ręce, to jak łatwo możemy sięgać przy użyciu naszego kciuka po całości ekranu, robi naprawdę mega pozytywne wrażenie. W sytuacji, kiedy wolicie nieco większe ekrany, to wtedy wersja Plus tego modelu spełni Wasze oczekiwania. Nowością okazało się to, że w tym roku każde Galaxy S23 dysponuje szkłem Gorilla Victus 2, które znajduje się z tyłu, a także na przodzie. Są to wbudowane jakościowo dobre głośniki podwójne. Usłyszymy, że nasza muzyka czy że też Multimedia okazały się czyste, a zarazem szczegółowe. Całości dopełnia znakomity poziom najwyższej głośności. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w ekranie znajduje się dosłownie mega szybko działający skaner, który zawsze będzie aktywny. Testowane urządzenia spokojnie wytrzymają zanurzenie w wodzie, dzięki temu, że występuje tutaj norma IP68. Na templosy jeszcze się nie kończą, ponieważ dostajemy tutaj dosłownie fantastyczne ekrany Dynamic AMOLED 2X. Które mają wyższe odświeżanie osiągające maksymalnie 120 Hz. Są tutaj gwarantowane rewelacyjne kąty widzenia, także piękne czernie. Zobaczymy, że na tym ekranie wszelkie teksty, a także ikony okazały się szczegółowe. Do tego uzyskamy znakomite, a przy tym nieco podbite barwy. Co więcej, poziomy jasności są świetne, a to oznacza, że w słońcu ekran każdego S23 będzie na pewno widoczny. Samo działanie systemu okazało się znakomite. Możemy zauważyć, że nasze polecania są szybko, no i też animacje za każdym razem wyglądają świetnie. Nowe Samsungi napędza flagowe Snapdragon 8 generacji drugiej w wersji przygotowanej dla urządzeń tego producenta. Całości dopełnia wbudowana pamięć UFS 4.0. Ważna informacja wiąże się z tym, że tylko najtańsza wersja Galaxy S23 mająca 128 GB dysponuje pamięcią UFS 3.1. W temacie łączności oczywiście występuje tutaj NFC, Bluetooth 5, 3, a także 5G. Jestem osobiście zdania, że naprawdę fajna zmiana są to większe o 200 mAh baterie, które są dostępne na pokładzie Galaxy S23, a także wersji Plus tego modelu. Możemy tutaj uzyskać około godziny, a nawet półtorej więcej czasu pracy na ekranie w sytuacji, kiedy porównamy to sobie do starszej generacji. Na koniec musimy sobie oczywiście poruszyć temat aparatu. Testowane urządzenia mają taki sam sensor bazowy mający 50 megapikseli o jasności na poziomie f1.8. Co ważne, ten obiektyw dysponuje szybko działającym fokusem Dual Pixel z wykrywaniem fazy, no i też posiada stabilizację optyczną. Całości dopełnia sensor, który ma trzykrotne powiększenie optyczne. Dostajemy tutaj również większe pole widzenia o kącie wynoszącym 120 stopni, a na froncie znajduje się nowa kamerka do selfie mająca 12 megapikseli, ponownie z fokusem Dual Pixel. W tym roku wykonywane zdjęcia stały się nieco bardziej szczegółowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy korzystamy z powiększenia, czy to optycznego, a także cyfrowego. To wynika z faktu, że znajduje się tutaj nowszy procesor, a także lepiej działające algorytmy. Przykładowe zdjęcia oczywiście wrzucam do filmu. Kończymy na tym naszą recenzję S23. Dziękuję za uwagę i tymczasem do zobaczenia.